Przed tygodniem w Teatrze Starym w Bolesławcu szefowie gmin subregionu Jeleniogórskiego podpisali umowy w ramach programu odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz programu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Przedstawiciele Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego mówili też wówczas o nowych funduszach, również na te działania, które zawierają się w Krajowym Planie Odbudowy. KPO w końcu rusza, ale trzeba się naprawdę spieszyć. Cieszę się ogromnie z tego, że część z Państwa jest przygotowanych do tych zadań. Jednokrotnie one są już realizowane, bo czas realizacji jest stosunkowo krótki. Pieniądze z KPO to fundusze na inwestycje w ramach zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich oraz na działania dotyczące melioracji i retencji. Gorąco zachęcam o ubieganie się o te dofinansowania. Jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, przewidziany budżet dla Dolnego Śląska to jest ponad 52 miliony 500 tysięcy złotych, a melioracja i retencja to jest 52 miliony złotych. Okres realizacji to jest trzeci kwartał 2024, czwarty kwartał 2025 roku. Refundacja 100% kosztów kwalifikowanych bez podatku VAT. Maksymalna dotacja dla gminy może tu wynieść 5 milionów złotych. Jednak warunkiem jest to, by inwestycje te były zlokalizowane poza aglomeracjami. Kwestia uznania kosztów kwalifikowalnych, to znaczy od kiedy mogą być one uznane, nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Tutaj jeszcze trwa dyskusja, nie widziałem tego regulaminu końcowego. KPO jest jakby kwalifikowalny od 1 lutego 2020 roku. My dążymy do tego, żeby projekty, które zostały rozpoczęte, a nie zakończone, mogły również być składane w ramach tego naboru, który zostanie ogłoszony, a ten nabór zostanie ogłoszony zgodnie z harmonogramem, który też Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował, to jest koniec trzeciego kwartału 2024 z realizacją do listopada przyszłego roku, z wydłużeniem na pewno do grudnia. Dotacje będzie mogła otrzymać gmina, spółka, której udziały należą wyłącznie do samorządu lokalnego oraz związek międzygminny. A chodzi o obszary wiejskie, czyli gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 5000 mieszkańców. Tam jest możliwość uzyskania dotacji, znaczy zaliczki na realizację kosztów, tam do 50% kosztów kwalifikowanych można zaraz po podpisaniu umowy ubiegać się o zaliczkę. Dotowane będą inwestycje dotyczące stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Ważne będzie w tym wszystkim wykazanie, iż inwestycje te wiążą się z przyłączaniem do sieci końcowych użytkowników. Obecnie trwa oczekiwanie na regulamin naboru do tego programu dotacyjnego. Gdy on się pojawi, to opublikowany zostanie na witrynie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Drugie działanie, które będziemy realizować, to jest to działanie dotyczące melioracji wodnych. Tutaj ta koperta regionalna, to co powiedziała pani marszałek, 52 miliony złotych. Nie ma jakby limitu tych 5 milionów. Nie widziałem tego limitu w regulaminie, który został nam pierwotnie wysłany. Ten regulamin będzie jeszcze zmieniany. Tu mamy jeszcze chwilę czasu, bo planowany nabór wniosków jest koniec czwartego kwartału tego roku z realizacją w przyszłym roku. I tutaj Ministerstwo Rolnictwa ma pomysł na to, żeby pomoc skierować do gmin realizujących projekty związane z budową, przebudową, odbudową oraz rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych. Dotowane też będą inwestycje dotyczące retencjonowania wody. Beneficjentami tych dotacji mają być rolnicy, właściciele urządzeń melioracyjnych i spółki wodne. Wnioski o dotacje będą oni składać za pośrednictwem gmin. Również w tym zakresie możliwe będzie zaliczkowanie inwestycji.